sztuk robieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach. Rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Rozmowa powstała we współpracy z wydawnictwem Znak Litera Nowa. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest dr Grażyna Bastek, historyczka sztuki i publicystka. Pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie, jest również wykładowczynią Instytutu Historii Sztuki UW i podyplomowych studiów muzealniczych. Specjalizuje się w historii nowożytnego malarstwa europejskiego i w technikach dawnych mistrzów. Autorka książek, eseistka. W drugim programie Polskiego Radia współtworzy audycję Jest taki obraz. Dzień dobry, cześć Grażyno. Dzień dobry Państwu, cześć Olu, bardzo mi miło, że sobie dzisiaj porozmawiamy. Ja też się bardzo cieszę, a porozmawiamy o bardzo wyjątkowej sytuacji, bo my słuchajcie, nagrywamy się 18 maja, wy słuchacie tej rozmowy trochę później, a wczoraj dokładnie, 17 maja, miało premierę nowe wydanie książki Anne-Marie O'Connor, Złota Dama, Gustav Klimt i Tajemnica Wiedeńskiej Monalizy właśnie w wydawnictwie Znak. Książka The Lady in Gold, autor Anne-Marie O'Connor została wydana w 2012 roku. Pierwszy polski przekład pojawia się w roku 2016. Teraz wydawnictwo Znak ponownie przywołuje do powszechnej świadomości historię portretu Adeli Bloch-Bauer-Klimta. Kim jest tytułowa Złota Dama? Jakie łączą ją relacje z Gustawem Klimtem? Dlaczego ta historia po latach wciąż wzbudza takie emocje? Ja nie lubię mówić o tym obrazie Złota Dama. Dlatego, że ten tytuł właściwie fałszuje historię tego obrazu i był używany specjalnie w tym celu, żeby tę historię zafałszować. Od kiedy powstał ten portret, był on nazywany portretem Adeli Bloch-Bauer. To była modelka, która pozowała Gustawowi Klimtowi do tego obrazu, a obraz ten zamówił u Klimta jej mąż, bardzo zamożny przedsiębiorca, Ferdinand Bloch-Bauer. Adela, jako Adela, była wystawiana zaraz po powstaniu obrazu na bardzo wielu wystawach i jako taka była podziwiana. Natomiast w momencie, kiedy obraz został zagrabiony przez nazistów po Anschlussie Austrii, a później, kiedy był już po wojnie wystawiany w wiedeńskim Belwedere, trzeba było zrobić wszystko, żeby zatuszować tożsamość modelki, bo kryła się za tym tragiczna historia rodziny, tragiczna historia Austrii, Europy. I nie było wygodne, by mówić, kim jest modelka i w jakich okolicznościach obraz ten znalazł się w Belwederze. I bardzo, bardzo długo, bo przecież aż do początku XXI wieku był tam wystawiany. Także Złota Dama, ponieważ obraz rzeczywiście wykonany jest za pomocą złotego kruszcu, złotych płatków, ale nie zapominajmy o tym, że to jest Adela, tak? Piękna, wiedeńska, bogata pani, dama, lwica salonowa, która wzbudzała wielką sensację w swoim salonie w czasach, kiedy przyjmowała tam wybitnych gości i wybitne osobistości. Książka, o której dzisiaj mówimy, ma podtytuł i może przytoczę, to jest Gustav Klimt i Tajemnice Wiedeńskiej Monalizy. Ja lubię z kolei ten drugi pseudonim tego obrazu, czyli Wiedeńska Monaliza, bo on nie uwłacza obrazowi. To, że jest się drugą Monalizą, niczego tutaj złego nie robi, natomiast przywołuje inną historię, która mi się z tym obrazem kojarzy. Otóż portret Lizy del Giocondo zamówił jej mąż we Florencji, który był również bogatym florenckim kupcem. Ferdinand Bloch-Bauer był również bogatym przedsiębiorcą, właścicielem wielkich cukrowni i kolei i zamówił u najwybitniejszego malarza miasta, tak samo jak zrobił to mąż Lizy, portret swojej żony. To są bogate kupcowe, to je łączy. Ferdinand Bloch-Bauer był kolekcjonerem, aczkolwiek jego gust i gust jego żony Adeli nieco się od siebie różniły. Adela była, jak wspomina jej siostrzenica Maria Altman, która odzyskała ten obraz w 2006 roku, miała no, takie socjalistyczne poglądy.
W każdym razie były to socjalistyczne poglądy bogatej damy. Wspierała wiele fundacji i sztukę kobiet, działalność kobiet, prowadziła taki dosyć otwarty, intelektualny salon. No i jej gusty artystyczne były również dosyć modernistyczne. Natomiast jej mąż, Ferdinand, zbierał porcelanę miśnieńską, obrazy Biedermajerowskie, jego ulubionym artystą był Waldmiller. No i to były obrazy w zupełnie innym guście, ale najprawdopodobniej za namową żony zamówił ten portret u Gustawa Klimta. Data zamówienia to 1903 rok. Obraz powstał w 1907. Co się działo przez te 5 lat? No oczywiście bardzo wiele rzeczy. To nie tak, że Gustaw Klimt był na tyle opłacany, że mógł poświęcić się wyłącznie tworzeniu tego portretu. Bynajmniej tak nie było. Odbył jedną ważną podróż, o której chciałabym jeszcze powiedzieć. Jak również otrzymywał szereg innych zamówień w tym czasie. No między innymi w tych latach powstała chyba jedno z najwspanialszych dzieł wiedeńskiej secesji, aczkolwiek nie w Wiedniu, tylko w Brukseli, czyli dekoracja Pałacu Stokleta. Stoklet, wybitny też przedsiębiorca i finansista belgijski, zamówił u wiedeńskich secesjonistów projekt swojego pałacu i jego wyposażenie. I to jest prawdziwy secesyjny Gesamtkunstwerk. Tak wszystko, począwszy od architektury, a skończywszy na najdrobniejszych detalach i wyposażeniu wnętrz, były tam specjalnie do tego pałacu zaprojektowane. I Klimt malował tam obrazy do jadalni. Tak? Także miał co robić w tym czasie. Te 5 lat spędził na realizacji bardzo ważnych zamówień, ale też, i o tym już zapowiedziałam, odbył szalenie ważną dla siebie podróż. Klimt, podobnie jak jego bracia, nie uczył się w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, która była słynną przecież uczelnią artystyczną. Uczył się w innej bardzo wybitnej szkole, czyli w Kunstgewerbeschule. Moglibyśmy to dzisiaj przetłumaczyć na szkołę sztuk stosowanych czy szkołę sztuk dekoracyjnych. I tam uczył się malarstwa dekoracyjnego, a więc takiego, który podporządkowany jest ścianie, tak, malowaniu dekoracji ściennych, jak również uczył się technik dekoracyjnych. Jego ojciec, przypomnijmy, był złotnikiem i grawerem. Jego bracia też kształcili się w tej dziedzinie. Aby powiększyć swój warsztat, aby zobaczyć i nauczyć się więcej, Klimt wybrał się do Włoch też w 1903 roku, a więc w tym czasie, kiedy już miał zamówienie portretu, ale nie pojechał jak większość artystów z północy Europy przez Alpy do Florencji, Rzymu, Bolonii, Neapolu, tylko pojechał do Rawenny i do Wenecji. A więc do tych miast, które bardzo długo zostały pod wpływem sztuki bizantyńskiej, gdzie do dzisiaj w Rawennie, w kościołach czy w oratoriach znajdują się wspaniałe bizantyńskie mozaiki. I mimo, że już Klimt używał złota wcześniej, bo Judyta z 1901 roku już jest przecież też w złocie, to jednak ta technika i to spotkanie ze sztuką bizantyjską były chyba dla niego bardzo ważne, bo po powrocie zaczyna się coś, co rzeczywiście nazywa się w historii sztuki złotym okresem Klimta. I to do tego złotego okresu należy zarówno portret Adeli Bloch-Bauer, jak i chyba równie słynny pocałunek, tak, który powstał rok później, w 1908 roku. I to nie są obrazy malowane złotą farbą. To są obrazy, w których tło wyłożone jest złotymi, srebrnymi płatkami w bardzo skomplikowanej technice rzemieślniczej. To nie jest tak hop-siup nałożyć na obraz złote płatki. Próbowałam, wiem co mówię. To jest bardzo, bardzo wymagająca wielkiego kunsztu i cierpliwości technika, no przynosząca znakomite rezultaty. I portret Adeli Bloch-Bauer składa się ze złotych i srebrnych płatków i ornamentów przypominających może trochę egipskie amulety. Lubię porównywać tą zastygłą w fotelu na tle postać do cesarzowej Teodory w prezbiterium kościoła San Vitale w Rawennie. Ale tu mamy coś niebywałego, coś ciekawego, bo tło jest płaskie i złote. Fotel, na którym modelka siedzi, jest płaskie i też całe w ornamentach. Jej suknia jest również właściwie płaska, niemodelowana, stopiona całkowicie z fotelem i tłem. I z tego dekoracyjnego, płaskiego, wykonanego za pomocą kunsztownych kruszców tła, czy w ogóle tych elementów, wydobyte jest farbami ciało modelki.
twarz i ręce są namalowane. I one są niebywałe żywe w tym kontraście. Ten kontrast pomiędzy namalowaną twarzą i rękoma, a tym złotym tłem, krzesłem, fotelem, suknią, daje to wrażenie niebywałego życia, tak? Takiego wydobycia modelki z tego kunsztownego kruszcu. I portret, to wiemy, rzeczywiście książka o tym nie opowiada, ale to wiemy skądinąd, że Klimt nie namalował pozycji modelki od razu w ten sposób. Długo szukał pozycji. Zachowało się około 100 rysunków wykonanych podczas pozowania. Od początku założenie było to samo. Modelka siedzi w fotelu, aczkolwiek pozycja jej zmienia się. Kiedy obserwujemy te rysunki, to widać, jak ona się tak wyginała, gieła w tym fotelu. Raz na prawo, raz na lewo, ale zawsze w jakiejś takiej bardzo dekoracyjnej pozie, takiej jakby esowatej, trochę jakby się tak wsuwała w ten fotel. No i pewnym problemem dla malarza było zapewne ukrycie wady jej ręki. Ja nie wiem dokładnie, na czym polegała ta wada, ale była jakaś deformacja ręki, dłoni Adeli, którą malarze chowali. I tutaj mamy rękę, która jest tak jakby schowana, jedna dłoń w dłoni, tak? Jest tak wygięta elegancko, ale ten elegancki gest miał też na celu ukrycie tej deformacji, którą Adela starała się skrywać. Także mamy bardzo wiele rysunków i ostateczny portret, który wybierał jedną z tych wielu póz, jakie przybierała modelka podczas pozowania. Tak, właśnie ja też to zauważyłam i o tym ci napisałam, że tak naprawdę z książki dowiadujemy się, że spekulowano o tym, czy Adela i Klimt mieli romans, czy nie, ale tak naprawdę niewiele dowiadujemy się o samym procesie pracy nad tym obrazem, a raczej więcej o jego późniejszej historii. Bo o tym jest książka, tak? Książka właśnie nie ma aspiracji związanych z wyjaśnieniem zagadek historii sztuki, stylu, tworzenia, aktu samego nawet pozowania. To nie jest treścią tej książki. Ona jest poświęcona bardzo zawiłym losom obrazu i te losy obrazu są jednocześnie pretekstem do pokazania historii bardzo, bardzo wielu ludzi, jak również widać, jak losy tego dzieła są splecione z historią Niemiec, Austrii, całej Europy. Przecież nawet pojawiają się tam Stany Zjednoczone, no bo tam wyemigrowała rodzina, która później odzyskała obraz. Także mamy raczej historię ludzką, którą prowadzi to niezwykłe dzieło. Natomiast o samym procesie twórczym, o stylu, w ogóle o Klimcie jako artyście niewiele wiemy. Oczywiście były plotki o tym, że Klimt i Adela mieli romans. Ja nie umiem powiedzieć, czy tak było, czy nie było. Nie ma żadnych źródeł, które by to potwierdzało albo zaprzeczało temu całkowicie i stanowczo. Myślę, że to było, jeśli ten romans był, to był dyskretnie ukrywany. No, Klimt był wielbicielem kobiet, to wiemy. Miał wiele romansów, mówi się nawet o tym, że miał 14 nieślubnych dzieci, to całkiem spora gromadka, więc kobiety go niebywale intrygowały i interesowały. Co było między nimi i Adelą, tak jak już mówię, nie wiem i trudno mi nawet spekulować na ten temat. Wiesz, ja trochę bym chciała pociągnąć ten wątek i zrobić może taką ratę małą o Klimcie do tej książki, bo mam takie wrażenie, że dziś Klimt jest pamiętany przede wszystkim jako przedstawiciel secesji, jako ten, który tworzył oblane złotem obrazy, dzieła niezwykle sensualne, ale też dość subtelne. Mimo wszystko. Wydaje mi się, że mało kto zna tą część jego twórczości, na którą składają się na przykład pornograficzne rysunki. Czego jeszcze nie wiemy o twórczości Gustawa Klimta? Co uważasz jeszcze za ciekawe, istotne, intrygujące w jego artystycznym życiorysie? Ja bym nie nazwała tych rysunków pornografią. Bo czymże jest pornografia? No, nie trudno sprawdzić nawet słownikowe definicje. Tak? Chodzi o wzbudzenie podniecenia seksualnego w bardzo prosty sposób i niekoniecznie nawet te filmy, czy zdjęcia, czy animacje, czy cokolwiek muszą mieć jakikolwiek charakter erotyczny. Jeśli sobie odpalimy film erotyczny, no to mamy zbliżenie na kopulujące
pary bądź grupy, bo to różnie może być. Nawet nie widzimy ich twarzy, nie ma żadnej narracji, nic się tam nie dzieje poza aktem seksualnym. Natomiast czym innym jest pornografia, a czym innym jest sztuka erotyczna? Ja bym to rozróżniła. I wielu artystów w historii sztuki takie rysunki, bo to najczęściej były intymne rysunki, to nie były rzeczy wystawiane tak publicznie, to były kolekcjonowane kartki papieru, które właściciele kolekcji trzymali w gabinetach i pokazywali wybranym gościom albo sobie sami je oglądali. I możemy takie rysunki znaleźć, nawet ryciny, odbitki w odległej historii. Giulio Campagnola, jego syn Domenico, artyści bardzo blisko związani ze środowiskiem weneckim, z Giorgionem i z Tycjanem, malowali pasterzy na łąkach i wiele się tam działo i pomiędzy pasterzami i pasterkami, ale też pomiędzy pasterzami i owcami. Naprawdę wiele tam można zobaczyć. Mamy przepiękny, erotyczny rysunek Rembrandta, który pokazuje figlującą w łożu parę. W czasie Klimta to było chyba bardziej powszechne. Było tych rysunków może nawet więcej. Rodził się ten mit kobiety fatalnej, w ogóle kobiecej seksualności, co było chyba dosyć istotne. I nie tylko Klimt, ale też Egon Schiele zostawili bardzo wiele tego typu rysunków. U Klimta jest bardzo, bardzo duża ilość rysunków przedstawiających masturbujące się kobiety. To jest ciekawy temat, bo jeśli spotykamy w historii sztuki rysunki erotyczne, a naprawdę jest ich bardzo, bardzo wiele, to zazwyczaj nie są to takie tematy, na jakie zdecydował się Klimt, tak? Kobiety, które leżą, bawią się ze sobą, tak? To jest temat dosyć wyjątkowy. Ale to nie jest pornografia. Nadal to podkreślę. To są piękne, artystyczne rysunki, świetnie wykonane, z jakąś taką tajemnicą, aurą, właśnie takim nostalgicznym erotyzmem. To są piękne dzieła i daleko im, moim zdaniem, do pornografii. I warto byłoby tę sztukę poznawać, bo to są świetne, świetne dzieła. Zresztą Klimt na zaproszenie Wiener Werkstatt, z którymi współpracował, wykonał ilustrację do Lukiana Samosat, czyli do książki, która nosi tytuł po polsku, zaraz sobie przypomnę, Rozmowy kurtyzan czy Żywoty kurtyzan. O, do tej książki zrobił też całą serię erotycznych rysunków. Ta książka jest oczywiście cymeliem w tej chwili wielkim. Została wydana na początku XX wieku, chyba w 1907 roku. Także to jest piękna karta, moim zdaniem, w twórczości Klimta. Twórczość Klimta jest dosyć dobrze przebadana i to zarówno ta malarska, jak i ta rysunkowa, jak również ta związana ze sztuką dekoracyjną. Nie wiem, czy udałoby się znaleźć jeszcze jakieś dzieła nieznane. Oczywiście poza tymi, które zostały w jakiś sposób utracone czy zagrabione, bo portret Adeli Bloch-Bauer nie jest jedynym dziełem Klimta, który został przez nazistów zrabowany. Tak? Jeszcze co najmniej 4 są takie w Europie. No właśnie, jeden obraz stał się pretekstem do opowiedzenia pięknej, bujnej, pełnej przepychu historii, ale też takiej, w której dużo jest bólu, cierpienia i która jest bardzo tragiczna. Stał się też powodem wielu różnych wydarzeń i emocji, które, tak jak już wspomniałaś, nie dotyczyły tylko pojedynczych osób, ale całych narodów też w pewnym momencie. Z jakimi innymi dziełami wiążą się tak niezwykłe historie? Pytam też o inne dzieła, bo mam takie poczucie, czy taki pomysł na tą rozmowę, żeby być może nie zdradzać bardzo całej historii z książki. Tak, niech każdy ją pozna, każdy i każda pozna samodzielnie. Dlatego poproszę cię może o jakieś inne niezwykłe historie. Zapewne domyślam się, i to też wynika z lektury, że jest bardzo wiele takich dzieł zaginionych, skradzionych, nieprawnie przejętych. Może mogłabyś wspomnieć jakąś jedną dla ciebie z jakiegoś powodu znaczącą, interesującą historię? No tych przykładów może być bardzo wiele. Są dzieła sztuki, które budzą niebywałe emocje, są kradzione, są niszczone. Ludzie traktują te dzieła trochę nawet jak istoty żywe, tak? Którym można coś zrobić, uszkodzić, ukraść. I na przykład ciekawa jest bardzo historia związana z Moną Lizą z Luwru i jej kradzieżą
z tym, że to jest na tyle znana historia, że możemy sobie tutaj darować te opowieści, ale na przykład inną szalenie ciekawą historią to jest coś z naszego podwórka. To pokazuje, jak dzieła sztuki są istotne też dla budowania tożsamości narodu. No bo Monę Lizę ukradł włoski malarz pokojowy, żeby ją, tak jak mówił, oddać narodowi. Czyli wykradł ją z Luwru, przewiózł do Florencji i tłumaczył się później, że piękna Włoszka powinna była wrócić do Włoch. Oczywiście schował całą historię związaną z tym, że próbował ten obraz sprzedać i to za ciężkie pieniądze, tyle tylko, że nikt nie chciał ryzykować takiego zakupu. Są też osobiste historie, jak na przykład ludzie rzucają się na obrazy, aby je zniszczyć i pod różnymi pretekstami. Na przykład Mary Richardson rzuciła się na Wenus Velasqueza w National Gallery w Londynie, też tłumacząc to zrazu tym, że ona jest bezwstydna, że tak eksponuje swoje ciało, a ona była sufrażystką, widziała zupełnie inną rolę kobiet niż to, że mają tylko zdobić ściany i podniecać mężczyzn. Chociaż później, już pod koniec życia, chyba przyznała się do tego i wyszło to, że jednak ją trochę drażniło to, że mężczyźni gapią się na tę piękną kobietę. Ale chciałam przytoczyć przykład, który wiąże obrazy z historiami narodów, które nie są tylko tymi osobistymi stosunkami, czy to szaleńców, czy to złodziei do jakichś obrazów. I może cię to zaskoczy, bo przykład będzie banalnie prosty. Ale Bitwa pod Grunwaldem jest takim obrazem, z którym stopiły się losy Polski. Obraz ma niezwykłą wojenną też kartę, bo to jest obraz, który był uważany za coś, co nie może pod żadnym pretekstem trafić w ręce Niemców. I już kiedy zbliżała się wojna, tuż przed wybuchem wojny, jeszcze w sierpniu 1939 roku, gospodarze Zachęty, bo obraz był wówczas w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Zachęcie, a nie jeszcze w Muzeum Narodowym, bo tam trafił dopiero po wojnie, spakowali ten obraz, załadowali na wielką platformę i wywieźli do Lublina, na Zamek Lubelski. I tymi postaciami, może wymienię te nazwiska, bo to dosyć istotne postaci. To był Stanisław Mikulicz Radecki, który był gospodarzem Zachęty, takim dyrektorem administracyjnym dzisiaj byśmy powiedzieli. I dwóch malarzy, którzy byli związani z Towarzystwem Sztuk Pięknych jako jej członkowie, czyli Stanisław Eismont i Bolesław Surało. I ci dwaj malarze zostali podczas bombardowania Lublina zabici. Tak? Czyli właśnie można by powiedzieć, że za ochroną tego obrazu też stoją ludzkie tragedie, tak? Śmierć obrońców tego obrazu. I obraz trafił najpierw do zamku w Lublinie, ale dyrektor tego muzeum, Władysław Wojda, wiedział, że musi ten obraz ukryć przed Niemcami, bo gestapo wyznaczyło natychmiast ogromną nagrodę za znalezienie tego obrazu. Tak? Każdy donos nawet był bardzo wysoko przez nich wyceniony. Więc obraz został zakopany w jednej z podlubelskich wsi i Wojda, mimo że gestapo mu groziło mu też utrata życia, nie zdradził ani kawałka tej historii, tak? Nie powiedział, gdzie jest obraz, nie podał żadnych tropów. Chyba najbardziej tragiczna jest ta wojenna historia tego obrazu, ale nawet później, po wojnie, obraz trafił do Muzeum Narodowego, tam został zakonserwowany, no bo to spoczywanie w ziemi, obraz był zwinięty na wałek, był przechowywany w takim betonowym silosie, no to nie wpłynęło dobrze na jego kondycję, tam był po wojnie konserwowany. Ale to nie koniec jakby tego splątania obrazu z historią Polski, bo w zależności od opcji politycznych, od potrzeb włodarzy historią, obraz nabierał coraz to innych interpretacji. Służył różnym ideologiom, różnemu ukazywaniu historii Polski. Nawet w ostatnich czasach się feministki też wzięły za ten obraz. Także on ciągle grzeje, tak? Jest ciągle bardzo ciekawym dla wszystkich tematem. A dla mnie probierzem tego, czy obraz działa na ludzkie emocje, czy rzeczywiście staje się czymś w kulturze istotnym, jest to, czy trafia do popkultury. No a przecież Bitwa pod Grunwaldem trafiła do popkultury. No jest przecież bohaterką Alternatywy 4, kiedy to, nie wiem jakim to sposobem, ale obraz trafił do mieszkania na Ursynowie, bohatera obrazu Jana Winnickiego, a ponieważ mieszkania na Ursynowie nie mają tak wielkich ścian, był zawinięty, tak zagięty w
żeby się tam zmieścić. Także to jest jakby to dla mnie ta korona, która wieńczy dzieło, tak? Że obraz trafia do popkultury, jest przerabiany na wiele różnych sposobów, w wielu różnych mediach. I nie chodzi mi tylko o breloczki, zeszyty, tak? I taki gadżety do sprzedaży. Myślę również o magnesy na lodówkę. Myślę również o takim współistnieniu, ciągłym istnieniu w świadomości kulturowej, tak? Także Bitwa pod Grunwaldem niewątpliwie takim dziełem jest. A może nawet stanie się przedmiotem tokenizacji, kto wie. Jakieś NFT z bitwy. I przejdzie do metaversu, tak? I wtedy to już naprawdę, to jest, niezwykłe są te historie, nie? Można by pomyśleć, że jak może jedno płótno zamalowane farbami czy oblane złotem wzbudzać tak wiele emocji. Ja bym chciała tutaj nawiązać do tego właśnie, co powiedziałaś o tym, że niektórzy kradli te obrazy i mówili, że chcą je oddać narodowi, do którego należą. Zresztą w książce też dużo jest o tym, że Adela powinna zostać w Wiedniu, tam w Wiedniu, tak, który tak ukochała. No obecnie ten portret możemy oglądać w Nowym Jorku, czyli teoretycznie jest dostępny dla każdego, ale jest właściwie własnością prywatną. Więc może zdradźmy jednak jeden wątek książki, który zresztą pewnie Państwu też może być znany, bo książka została sfilmowana. No i właśnie, też przeszła do popkultury, nie? Tak, Helen Mirren grała tam Marię Altman, a więc siostrzenicę Adeli, która była prawną spadkobierczynią obrazu. Adela, kiedy wcześniej zmarła, miała 43 lata, zmarła w 1925 roku na zapalenie opon mózgowych, aczkolwiek to jest taka hipotetyczna diagnoza, zapisała, trudno to nazwać testamentem, ale wyraziła swoją wolę, aby obrazy Klimta, które rodzina posiadała, czyli dwa jej portrety, bo później w 1912 powstał jeszcze drugi, ale już nie złoty, taki bardziej w japońskim stylu, i mieli jeszcze cztery pejzaże Klimta, żeby te dzieła trafiły do Belwederu, zresztą gdzie były wystawiane, gdzie były na wystawach, gdzie były też deponowane jeszcze za życia Adeli. Ale rzecz jasna, zmarła w 25 roku i ta wola dotyczyła innego Belwederu i innej Austrii, innych losów. No, nikt nie spodziewał się, że rodzina zostanie całkowicie ograbiona ze swojego majątku i będzie musiała uciekać, tak, chroniąc też własne życie. Więc Maria Altman i jej prawnik, Schönberg, zwracali uwagę na to, że ta wola nie dotyczyła tego czasu, że dotyczyła innych czasów, innych okoliczności. Ani Adela nie zapisałaby państwu austriackiemu obrazów, państwu, które ją okradło, tak, które zmusiło ją, jej rodzinę, do emigracji. Zresztą prawnym właścicielem obrazu okazał się jej mąż Ferdinand Bloch-Bauer i to wynalazł jeden z sprzyjających rodzinie czeskich dziennikarzy, Czernin, który odnalazł testament Ferdynanda, w którym wyraźnie było napisane, że Ferdynand przekazuje majątek dzieciom swego brata Gustawa. Bo tu zresztą taka ciekawa historia, że Adela miała siostrę Teresę, a Ferdynand miał brata Gustawa i Adela wyszła za mąż za Ferdynanda, a Gustaw za Teresę, więc to nazwisko Bloch-Bauer jest połączeniem nazwisk tych dwóch rodów. A zatem ten testament pokazał, że obrazy wolą jedynego właściciela, prawnego właściciela obrazów, miały trafić do spadkobierców. I kiedy Maria Altman, czyli siostrzenica, córka Teresy i Gustawa, odzyskała w 2006 roku obrazy, ona je od razu sprzedała. Adele Bloch-Bauer za niebywałą sumę, 135 milionów dolarów, i kupił to Ronald Lauder, potomek tej kosmetycznej, czy spadkobierca tej kosmetycznej firmy Estée Lauder, i umieścił obraz. I wtedy była to najdroższa sprzedaż w historii. Szybko pobita, ale rzeczywiście wówczas to była najdroższa sprzedaż w historii. Ale Maria, sprzedając ten obraz, wyraziła wolę, aby on był zawsze dostępny, aby obraz można było oglądać. A Lauder był w stanie to zapewnić, bo jest właścicielem znakomitej galerii. Ja lubię ją czytać raczej z niemiecka, Neue Galerie. To jest taka galeria naprzeciwko niemal Metropolitan Museum w Nowym Jorku, przy 5 Alei, w znakomitym miejskim pałacu. I tam Lauder przedstawia nie tylko Adele, ale też inne obrazy Klimta i w ogóle sztukę modernistyczną
z Wiednia. Także znakomity kontekst. Lubię mówić, że Adela zmieniła ten salon z Elisabethstrasse 18 w Wiedniu na ten równie znakomity adres, Piąta Aleja, już nie pamiętam jaki jest numer tego pałacu, także pozostała lwicą salonową. I ta wola Marii Altman była dosyć istotna. Tak? Inne obrazy trafiły również do prywatnych kolekcjonerów. Niektórzy wystawiają te obrazy jako depozyty w państwowych instytucjach, inni nie. Do tych innych obrazów nie było tego warunku eksponowania. Adela miała nie zejść z oczu, tak? Miała być zawsze pokazywana i tak się póki co dzieje. Wiesz, też po lekturze książki pojawiło się we mnie właśnie pytanie a propos tego, o czym rozmawiamy, czyli do kogo należy sztuka, a do kogo powinna należeć. Jak myślisz, czy to dobrze, że rynek sztuki funkcjonuje w taki sposób, że teoretycznie każdy może nabyć, wylicytować jakieś dzieło i mieć je na własność, na przykład u siebie w domu? Czy może właśnie sztuka powinna być kwestią wspólną? A kto by wtedy płacił artystom? No właśnie. A z czego by wtedy żyli artyści? Tak, właśnie to też było moje kolejne zastanowienie, że w sumie Adela powstała na prywatne zamówienie, że ona była prywatną własnością. No i kiedy przypatrzymy się historii kolekcjonerstwa, później historii muzeów, no to za tą wielką historią kolekcjonowania dzieł sztuki zawsze stali ci, którzy ją zamawiali, którzy jej potrzebowali. Do różnych celów, czasem propagandowych, czasem czysto prywatnych, czysto estetycznych, różnych, ale zawsze ktoś te dzieła zamawiał, ktoś za nie płacił. I taka sztuka, która zaczęła pojawiać się tak całkowicie na wolny rynek, to jest właściwie dopiero wynalazek XIX wieku, kiedy pojawiły się paryskie salony. Artyści zaczęli malować dzieła, oczywiście nadal na sprzedaż, ale nie wiadomo dla kogo. Tak? One były wystawiane z możliwością kupienia przez kogokolwiek, w tym również oczywiście muzea. Sama instytucja muzeów to dosyć późna historia. Dopóki nie państwa nie przekształciły kolekcji królewskich w muzea, czy nie zaczęły same fundować muzeów, sztuka należała zawsze do prywatnych kolekcjonerów, albo do władców, albo do arystokratów. I taka jest jakby ta historia. No to jest historia dzieł sztuki, ale też historia prywatnej własności. Tak? Tego się jakby nie da rozdzielić. Ja nie mam takich utopijnych myśli, że sztuka powinna być własnością każdego. Ona w jakimś sensie jest własnością każdego, bo każdy ma możliwość obejrzenia przynajmniej reprodukcji tych dzieł, odnalezienia jakiegoś osobistego stosunku do nich, przemyślenia ich. Tak? Jakby ta wartość intelektualna, artystyczna jest w jakimś sensie własnością ogólną. Natomiast do kogo należy ta materia, to nabite na blejtram płótno, pokryte farbami w określonym porządku, tak? To już jest trochę inna sprawa. No ja mimo pewnych lewackich skłonności, to tutaj nie byłabym za tym, aby pozbawiać ludzi własności prywatnej, w tym dzieł sztuki. Tak, ja myślę, że to jest bardzo interesujący temat i też zadaję to pytanie z taką intencją, że zachęcając was do lektury książki, żeby każdy też może sam sobie odpowiedział, bo książka też, no zobaczycie, czy odpowiada, czy nie odpowiada na to pytanie. Do kogo powinien należeć obraz i kto tak naprawdę może nim rozporządzać. I historia portretu Adeli to jest też bardzo, tak jak powiedziałaś, to jest przede wszystkim też opowieść o ludziach, których życia splatają się wokół tego obrazu. Jest to też historia nad wyraz osobista i ten zwrot tego obrazu jest nie tyle kwestią pewnego rodzaju sprawiedliwości, czyli oddania komuś tego, co zostało mu skradzione, ale też jakimś rodzajem walki tych, którzy przeżyli, o to, aby ci, którzy krzywdzili, przyznali się do winy. Tak. Ale też jakiegoś pewnego rodzaju zadośćuczynienia za tą barbarzyńsko odebraną wolność, godność, a niejednokrotnie za bestialsko odebrane życie. Ile tak naprawdę, bo mam takie poczucie po lekturze tej książki i w ogóle po tym, co wiem o historii sztuki, że jest chyba jeszcze cała masa takich dzieł, o których można by całe książki pisać. No tak, oczywiście. I to są ciągle żyjące historie. Tak, bo myślę, że warto zaznaczyć, że odzyskanie tego portretu to jest kwestia 2006 roku, czyli jesteśmy już w XXI wieku. Ale nadal się takie historie dzieją. Na przykład nie tak dawno, tylko teraz nie pamiętam, czy to był 21
pierwszy, czy chyba 2021 rok, ale jeśli kogoś ta sprawa interesuje, to proszę, żeby sprawdził dokładnie. Muzeum d'Orsay w Paryżu oddało obraz, który należał do Nory Stiasny. To była też żydowska rodzina, pozbawiona majątku. I Nora miała obraz Klimta, który rodzina musiała sprzedać, bo bardzo wiele dzieł sztuki trafiało w ręce nazistów. Nie tylko dlatego, że te dzieła były zagrabione, ale również dlatego, że została wymuszona sprzedaż. No jak ktoś ma pistolet przystawiony do głowy i mówi sprzedaj mi ten obraz, to go sprzedaje po jakiejkolwiek cenie. Obraz został w ten sposób sprzedany, przeszedł przez rynek sztuki chyba w 1980 został zakupiony całkiem legalnie, bo przez Muzeum d'Orsay, które nie znało wcześniejszej historii tego obrazu. Ale spadkobiercy Nory Stiasny, która zresztą zmarła w Izbicy w 1942 roku, został odzyskany przez spadkobierców, zdaje się właśnie w 2021 roku. I Muzeum d'Orsay no, w jakimś sensie z pewną dumą dokonało tego aktu, tak? Takiego aktu właśnie sprawiedliwości dziejowej. Aczkolwiek tych obrazów, które należą do kogoś, a wiszą w muzeach, jest nadal bardzo, bardzo wiele. I nie tak dawno Louvre miał wystawę, na której pokazał około 1700 obrazów, które należały w czasie wojny najprawdopodobniej do żydowskich rodzin, ale niezidentyfikowanych. No bo też musimy pamiętać, że czasem są spadkobiercy, czasem udaje się udokumentować historię obrazów, są testamenty, jest udokumentowana historia. Wiadomo, gdzie obraz się znajdował w poszczególnych momentach historii, a czasem się dzieje tak, że obrazy czy inne dzieła sztuki wpadają w jakąś czarną dziurę, nagle się odnajdują, zostały zdeponowane w jakimś miejscu, przejęte, zabezpieczone, ale nie ma świadectw, nie ma dokumentacji, która by mogła powiedzieć, że ten obraz należał do tego, a ten do tego, a ten do tego. Poza tym, tutaj to jest też ten element tej niezwykle tragicznej historii, zarówno właściciele, a może nawet ich spadkobiercy mogą już dawno nie żyć. Tak? Nie ma kto się zgłosić po te 1700 obrazów, które Louvre posiada. Wie, że nie jest ich pełnoprawnym właścicielem, bo te obrazy zostały zdeponowane jako właśnie zabezpieczone dzieła sztuki po wojnie. I komu ma to oddać? Ta wystawa była też jednym z takich elementów pokazywania tej przeszłości i tej historii, bo a nuż znalazł się ktoś, kto mógłby rozpoznać tak, obraz czy inne dzieło sztuki należące w przeszłości do rodziny. Także takich historii jest naprawdę bardzo wiele. Różne, istnieje bardzo wiele list zagrabionych dzieł sztuki. Też państwa prowadzą takie listy skradzionych, czy zaginionych, czy zagrabionych dzieł sztuki. Polskie Ministerstwo Kultury bardzo prężnie działa na rzecz odzyskiwania dzieł sztuki zagrabionych w czasie wojny i ta prowadzona przez Ministerstwo lista dzieł sztuki jest ogromna, stale aktualizowana i urzędnicy ministerstwa odnoszą duże sukcesy w odzyskiwaniu tych dzieł. Na tej naszej liście, na liście jest mniej, ale szacunkowo uważa się, że Polska straciła w czasie wojny około 516 tysięcy dzieł sztuki różnych, bo to oczywiście nie tylko obrazy. Natomiast jeśli chodzi o te szacunki dotyczące grabieży mienia żydowskiego, to liczy się to oczywiście bardzo szacunkowo i bardzo zaokrąglając na 600 tysięcy we wszystkich państwach Europy. Także to są kolosalne ilości dzieł sztuki, które istnieją, które też pewnie już i nie istnieją, są schowane gdzieś w piwnicach i magazynach albo wiszą na ścianach domów u właścicieli, którzy nawet mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jaka była historia ich obrazu. Są bardzo zagmatwane niekiedy losy. Nie wszyscy kradną, grabią i kupują obrazy w złej wierze. Tak? Często ta historia traci tę ciągłość, prawda? I trudno jest znaleźć pierwotnych właścicieli, bądź się nawet domyślić, jaka była historia obrazu. Także nadal są procesy, nadal są próby wyjaśnienia tej historii. Powstaje coraz więcej organizacji, które się tym zajmują. Jest taka żydowska organizacja, która digitalizuje teraz wszystkie zagrabione dzieła sztuki.
Nadal jest to sprawa bardzo żywa, mimo że od wojny minęło wiele lat. Ale my tutaj mówimy tylko, no, trochę opowiadając o książce i opowiadając o tej konkretnej historii, mówimy o dziełach sztuki zagrabionych przez nazistów, których ofiarami były głównie rodziny żydowskie. Ale gdybyśmy pogrzebali w historii, no to mamy naprawdę grzechów za skórą bardzo wiele, no bo wystarczy otworzyć, i ja naprawdę tylko otworzę te drzwiczki, ale nie będziemy tam wchodzić, kwestia kolonializmu, tak, i tego, co Europejczycy poprzewozili z dawnych kolonii, bądź nawet z miejsc wykopalisk, kiedy jeszcze nie było takich ścisłych regulacji, co ma zostać, a co może być wywiezione. Myślę, nawet można ostatni przykład przywołać oglądanej na całym świecie koronacji i korony króla Wielkiej Brytanii i całego tego Commonwealth. Kohinoor, tak? Myślisz o Kohinoor. Dokładnie, no diamencie Kohinoor, który należy do Indii tak naprawdę. No tam też jest skomplikowana historia własności, no ale faktycznie jest to przywiezione z Indii, tak, w różnych skomplikowanych okolicznościach. Tak, także Europejczycy mają sporo za uszami, jeśli chodzi o kolonie. No, takim najsłynniejszym, chyba ostatnim kazusem to są te brązy z Beninu, ukradzione pod koniec XIX wieku, zagrabione w Beninie, w państwie, które już jakby obecnie nie istnieje, jest na terenie Nigerii. Około 5000 znakomitych plakiet i odlewów, mówi się brąz, ale to głównie mosiądz, z Królestwa Beninu trafiło na rynek sztuki w Europie. Około 900 tych brązów ma British Museum, około 1000 mają różne kolekcje niemieckie. Niemcy oddają, British Museum jeszcze nie. Niemcy oddają już te brązy z Beninu, a nawet jakimś cudem jeden z tych brązów zawieruszył się i jest własnością Muzeum Narodowego w Szczecinie. Także my też mamy coś takiego, co teoretycznie moglibyśmy zwrócić, a nie tylko odebrać, bo nam zagrabiono. Myślę, że tak jak opowiadasz, nie, jakby się przyjrzeć całej tej historii, to każdy każdemu musiałby coś oddać w pewnym momencie. Tak, ale to też pokazuje, że w centrum tego są dzieła sztuki, jakie one nieprawdopodobne budzą emocje, skoro chcemy je kraść, zawłaszczać, chować, ukrywać, za wszelką cenę posiadać, tak? To jednak jest to bardzo silny związek emocjonalny, dotyczący nie tylko posiadania, ale też w jakimś sensie władania nad kulturą. Tak? Bo posiadanie czegoś ważnego dla danej kultury jest też elementem budowania tożsamości. Także nie wchodzą tu w grę tylko wyłącznie pieniądze. To jest bardziej skomplikowana, wydaje mi się, historia posiadania, tak? Czegoś nawet w warstwie symbolicznej, a nie tylko materialnej. Myślę, że czasami ta warstwa symboliczna może być o wiele ważniejsza, tak jak mówisz, nie? Że czasem te pieniądze są wtórną wartością. Tak, i czasem trudno przypisać jakiś właściwy ekwiwalent, ile co kosztuje, ile powinno kosztować i jak się to ma do ludzkich emocji czy historii. Tak? To rynek dzieł sztuki idzie, chadza osobnymi drogami, ludzka historia chadza osobnymi. To się nie zawsze musi równorzędnie spotykać. Ja myślę, że też i dobrze to widać w tej książce i w tym, o czym opowiadasz, nie? Że to, że my orzekniemy, że to dzieło jest wielkim dziełem i trzeba je sprzedać za 135 milionów dolarów, może wcale nie oznaczać, że dla innych będzie ważne, nie? A z drugiej strony jakiś obraz mniej znany publicznie może, wiesz, wzbudzać takie emocje w mniejszych społecznościach czy w jednostkach, że jest nośnikiem jakichś znaczeń ogromnych dla nich. No i z tego powodu te postkolonialne państwa tak walczą teraz o odzyskanie dzieł sztuki, które zostały wywiezione z ich państw, bo to jest też ten element kultury, którą trzeba odzyskać. Tak? To nie chodzi tylko o wartość materialną, to chodzi o tę utraconą tożsamość, godność też, która jest bardzo, bardzo ważna w odbudowywaniu tożsamości historycznej. A wracając na moment jeszcze do samego Klimta, czy gdzieś w Polsce możemy obecnie oglądać jakąś jego twórczość na żywo albo gdzieś niedaleko, czy musimy się wybrać do Wiednia, który w sumie jest niedaleko? No, Wiedeń jest niedaleko, szczególnie z Krakowa. Dokładnie. Więc jeśli ktoś chce zobaczyć najwspanialsze w Europie dzieła Klimta, to musi pojechać do Wiednia. W dodatku w Wiedniu dzieła sztuki są nie tylko w muzeach, czyli przede wszystkim w kolekcji Belwederu, ale również na ścianach publicznych gmachów, bo Klimt rozpoczął karierę zgodnie ze swoim wykształceniem jako malarz malowideł ściennych, dekorator i wspaniałej
wykonane przez niego, ale też grupę innych artystów wybranych przez Hansa Makarta znajduje się w Kunsthistorische Muzeum w Wiedniu. Jest fryz Beethovena w budynku wiedeńskiej secesji. No niestety te piękne alegorie, które malował do wystroju Uniwersytetu Wiedeńskiego, zostały zniszczone w 1945 roku, ale i tak dostatecznie wiele zobaczymy Klimta jeszcze poza muzeum, tak, w samym mieście, w Burgtheater, właśnie w Kunsthistorische Muzeum, w budynku wiedeńskiej secesji. Także warto się tam wybrać. No, Polska nie posiada dzieł Klimta. Jest na horyzoncie pewne niebezpieczeństwo, ja już je czuję przez skórę, że lada moment przyjedzie do nas Klimt imersyjny, czyli będziemy wchodzić do pomieszczeń, w których dzieła Klimta będą wyświetlone w monumentalnej skali, będziemy deptać piksele z Klimtem, tak jak depczemy Moneta czy impresjonistów. No niestety nie uchronimy się przed tym. Tak rozwija się popkultura, że mam wrażenie, że czasem szeroka publiczność zadowala się wydrukiem. A im większy ten wydruk, tym większe robi wrażenie. Więc tak zwane imersyjne wystawy, bo ja nie lubię ich naprawdę nazywać imersyjnymi, bo cóż, na czym polega imersja w tym przypadku? Na tym, że chodzimy po wielkich, cyfrowych, wyświetlonych projekcjach? To żadna imersja. Nie wchodzimy, niczego nie czujemy, nie mamy wody w butach, nie czujemy zapachów, nic się tutaj nie dzieje, nic nie jest atakowane, żaden nasz zmysł nie jest atakowany, poza tym, że widzimy te wielkie, monumentalne, powiększone obrazy, czasem jeszcze pocięte w jakieś kolaże, które się, no cudawianki się tam dzieją. Także ja czuję pismo nosem. Wydaje mi się, że takiego Klimta będziemy niebawem oglądać. Jeśli kogoś to bawi, to oczywiście niech się na taką wystawę wybierze. Ja nie szanuję takich wystaw. To jest moje osobiste zdanie. Wolę kontakt z oryginałem. Ta wystawa Van Gogha, nie wiem, czy widziałaś, miałaś okazję to widzieć. Tak. Miałam dokładnie te same przemyślenia, że gdzie tu jest ta imersja? Ja chodzę po projekcji, w sensie gdzie ja mam wejść w ten obraz? No, czasem można usłyszeć muzykę z tych czasów, czasem można przejść przez mostek plastikowy, który odtwarza mostek w Giverny, pogłaskać plastikowe nenufary, no ale też nie nazwałabym tego imersją. Też nie o to chodzi, nie? Jakby o tym też jest nasza rozmowa, że to nie te reprodukcje wzbudzały emocje, a te oryginały, to dokładnie płótno, które zrobił ten artysta na zamówienie kogoś. Więc myślę, że po pierwsze zachęcamy was do lektury, żeby poznać bujną i niezwykłą historię Adeli Klimta i jak losy ludzkie się wokół niej splatają, ale myślę, że może to też będzie dla was teraz okazja, którzy i które nas słuchacie, do tego, żeby odwiedzając jakieś muzea, też sobie jakiś jeden obraz wybrać i poszperać, czy aby na pewno powinien tam wisieć, skąd się tam wziął, o co z nim chodzi. Być może ktoś napisze kolejną książkę. Tak. No poza tym znane są losy tych zaginionych czy poszukiwanych dzieł sztuki. No na przykład szalenie ciekawą historią jest chociażby historia Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga. Dzisiaj oglądamy ten obraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Ale miał on zdobić kaplicę rodziny Tanich w Badia Florentina pod Florencją. Było to dzieło zamówione przez florenckiego kupca, ale dzieło zostało skaperowane przez gdańskich piratów, podarowane kościołowi mariackiemu, a potem jeszcze się znowu wplątały w to wojny i nie tylko II wojna światowa. I obraz tak poprzez różne ścieżynki trafił do kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, a historia za tym jest nieprawdopodobna, bo wszyscy ten obraz chcieli mieć, łącznie z Napoleonem. I przeszedł przez szereg znakomitych kolekcji. Każdy chciał go mieć. A tak naprawdę został ukradziony. Więc nie wiem, czy istnieją spadkobiercy Anioła Taniego i czy kiedykolwiek im przyszło do głowy walczyć o odzyskanie tego obrazu. Bo przecież historia kradzieży i tego złupienia statku z towarami płynącymi z Niderlandów do Włoch to przecież koniec XV wieku. Może się tak teraz ktoś, wiesz, upomni, powie, ja się czuję spadkobiercą.
Ja się w sercu czuję spadkobiercą, chcę mieć to w domu. No tak, bo w przypadku dzieł sztuki, tak jak już mówiłyśmy, to są nie tylko kwestie prawne, ale również bardzo, bardzo, bardzo wiele emocji. Powiedz mi jeszcze, Grażyno, co u ciebie twórczo teraz, co w przyszłości bliższej, dalszej, bo nasi słuchacze i słuchaczki mieli okazję posłuchać teraz naszej rozmowy o Adeli Klimta, ale nie tylko. Ale gdzie jeszcze można cię posłuchać? Co teraz w najbliższym czasie czeka ciebie? Gdzie można się dowiedzieć o twojej działalności więcej? No ja wydałam nie tak dawno dwie książki, Rozmowy obrazów, które nadal można kupić, a jak komuś się nie chce czytać, to może je odsłuchać, bo też przeczytałam te książki. Audioteka ma audiobooki, które są czytaną przeze mnie wersją tych esejów o słynnych obrazach. Od niedawna prowadzę stronę internetową www.grazynabastek.pl, na której publikuję swoje artykuły, na której są zarchiwizowane audycje radiowe. Jest taki obraz, który prowadziłam z Michałem Montowskim w Polskim Radiu przez wiele, wiele lat. Jest ich chyba ponad 150, także jest czego słuchać. I też prowadzę podcast od niedawna. Już pojawiły się 4 odcinki. 5 niespodziankowy już nagrany i niebawem w przyszłą sobotę będzie odpalony na mojej stronie. Mnie jeszcze tak dobrze te podcasty nie idą, bo ja debiutuję w tej roli. Początki są zawsze bardzo trudne, ale mam nadzieję, że im dalej w las, tym będzie mi coraz lepiej szło. Uczę się tej nowej roli gospodyni. Ja zawsze byłam gościnią. I powiem ci, że to jest łatwiejsza rola. Nie wiem, czy ty też tak odczuwasz. Gospodyni czy gościni? Bycie gościem podcastu to znacznie, znacznie łatwiejsza rola niż bycie gospodarzem. Słowo daję. Ja mam wiele lat doświadczeń. Nie wiem. Ja chyba lubię tą stronę gospodarzyny. No ja mam jeszcze z tym kłopoty, ale się wyrobię. No w każdym razie 4 pierwsze moje podcasty też można odnaleźć na Spotify'u i w Apple Podcast. No i oczywiście wejście do nich najłatwiejsze jest przez moją stronę, Galeria Osobliwości Grażyny Bastek, do której zapraszam. Tam jest napisane i pokazane wszystko, co napisałam, co powiedziałam i co pokazałam. Także zapraszam serdecznie na tę stronę. Słuchajcie, świetne, świetne wieści. Ja też muszę ci powiedzieć a propos bycia osobą, która prowadzi rozmowy, że pierwszy raz zdarza mi się rozmowa, w której osoba, którą goszczę, nie jest głównym tematem rozmowy. Więc cieszę się, że wspomniałaś teraz na koniec o swoich artykułach, o swojej stronie i o tym, że zaczęłaś podcast o sztuce. Więc słuchajcie, zachęcam was, zajrzyjcie na tą stronę, dowiedzcie się więcej i dowiadujcie się jak najwięcej o szalonych, pięknych, tragicznych, niezwykłych historiach obrazów i dzieł sztuki w ogóle. No tutaj jest o obrazie, ale o dziełach sztuki w ogóle, które niekoniecznie muszą być płótnami, ale mogą być innymi tworami. Więc myślę, że to będzie na pewno bardzo interesujące doświadczenie, takie zapoznanie się bliżej. Też mam takie poczucie, że i to z tej książki wynika, i z naszej rozmowy, i to, co już powiedziałyśmy parokrotnie, że sztuka staje się w pewnym momencie bardzo osobistą sprawą, bardzo dotykającą emocji. Tak, ja w swojej popularyzatorskiej działalności zawsze to bardzo podkreślam i to, co teraz robię, też jest ku temu, żeby nikt z nas nie bał się podejść do sztuki bardzo indywidualnie, bardzo odważnie. To nie jest tak, że historycy sztuki i eksperci mają jakąkolwiek receptę i jakikolwiek monopol na obcowanie czy mówienie o dziełach sztuki. O dziełach sztuki może mówić naprawdę każdy. Może ją osobiście przeżywać poprzez swoje doświadczenia, poprzez swój gust i to, co przeczytał i co zobaczył. Bo ja jestem zwolenniczką takiej tezy, że każdy widzi to, co wie. Czyli przez filtr własnych, osobistych doświadczeń, naszej wiedzy, ale nie tylko takiej wiedzy książkowej, takiej wiedzy o życiu. Patrzymy na dzieła sztuki i no dobra, zareklamuję. Ten mój najnowszy podcast, który się ukaże za tydzień, w sobotę, dzisiaj jest 18, więc trzeba sobie policzyć, która to sobota będzie. A nasza rozmowa się pojawia 25, czyli za 2 dni. Okej. Także zapraszam do odsłuchania podcastu z Agatą Kuleszą, z którą byłam na wystawie Vermeera w Amsterdamie i która odczytuje obrazy Vermeera po swojemu. Agata ma w nosie, co historycy sztuki napisali o tych obrazach i opowiada mi o tym, co sama w nich widzi. Także to będzie niebywała, moim zdaniem, niespodzianka dla Państwa, ale właśnie po to zrobiłyśmy, aby wszystkich ośmielić. Patrzcie,
Oglądajcie, nie bójcie się. Wy jesteście takimi samymi ekspertami jak ja czy ktokolwiek inny. I z tą myślą zostawiamy Was. Na koniec bardzo Ci dziękuję, Grażyno, za naszą rozmowę. No, dziękuję za rozmowę. Stawiając kropkę, dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z dr Grażyną Bastek. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to zapraszam do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za 2 tygodnie. Tymczasem róbcie sztuki.